Zapraszam Was na relacji z Oracon Spot Festival w Zakopanem. Jednak na samym początku nie jestem jeszcze w Zakopanem, bo trzeba tam dotrzeć, a postanowiłem sobie, że nie pójdę na łatwiznę, nie zabiorę samochodu, nie pojadę do Zakopanego, tylko zrobię to sposobem. Dostanę się z punktu A do punktu B sposobami typu podwózka z kimś, ale zanim pojedziemy do Zakopanego, muszę ogarnąć brodę. A żeby ogarnąć brodę. Dzień dobry, żeby ogarnąć brodę, jestem u mojego ulubionego barbera w Opolu, Big Boy Barbershop. Piotr siedzi, pali, gdzie nie powinno to być miejsca, ale niech tak będzie. Za chwilkę idziemy się ciąć, a później zobaczymy co dalej. A będzie wesoło, to już wiem teraz. Piotrze, powiedz mi, czy ta moja twarz teraz jest wyjściowa, czy trzeba coś z tym zrobić? Czy się przestraszam w Zakopanem, Gorole? No wiesz co, tak jak powiedziałeś, że różnymi środkami komunikacji jedziesz, to nie wiem, czy cię ktoś w ogóle zabierze ze sobą z tą twarzą, więc może troszkę przerobimy, żebyś do człowieka był podobny, chłopie. Masz jakiś plan wobec tego? No, pierdzielimy cię na krótko. Dobra, to co, zaczynamy? Zaczynamy. Szczerze, że daję się namówić na jakąś dziwną fryzurę krop, tak? Krop to się źle kojarzy z jakimś sklepem. Znaczy nie, to bardzo dobrze. Geneza tej fryzury wywodzi się od rzymskich legionistów. Tak? Będziesz wyglądał jak prawdziwy, rasowy rzymski legionista. Będę pięknie wyglądał, bo dla mnie to te kropy, które ja widziałem, to tam pięknie wyglądają. Nie miał Damian też kropa? Też miał. Damian z Warszawy, Damian z Barbershop, pozdrawiamy. Wilanów. Barber gwiazd i celebrytów. No ale ja nie wiem co. No, na razie to wygląda jak... Nie wiem co. Jak makaron na talerzu, ale zobaczymy jaki będzie efekt. Mam nadzieję, że tą facjatę mi jako tako Piotr naprawił. Mam nadzieję, że nie przestraszę tam żadnych guroli w tym Zakopanym. Także lecimy dalej i zobaczymy, gdzie ja mogę trafić dzisiaj. Idziemy walizę. Przepraszam, muszę iść. Cześć. No i na mojej drodze do Zakopanego trafiliśmy do Jawor Art Opole, bo tak jak już mówiłem, nie jadę swoją furą, tylko robię przygodę życia i zabieram się po kolei jak się da. O, tutaj. Łukasz, kierowca. Jeszcze. I zobaczymy jak nas zawiezie, nie? Nic się nie udało. Hej. Także startujemy z Opola. Głodni jesteście? Bo ja jestem głodny. To jest ja. Możemy zahaczyć o Orlen, ale podobno koleś, którego otwieramy w Sędzin, obiecał za to, że go otwieramy pizzę. Pizzę? Wiem, że mówisz. Ja uwielbiam pizzę. Ja jestem nawet wyznawcą pizzy, bym powiedział, kuźwa. To jest niesamowite. Dobra, lecimy i czekam na pizzę. Jak nie będzie pizzy, to Łukasz. Ale ja nie obiecywałem. To będzie burger. Bez mięsa dla mnie. Gdyby ktoś się kiedyś pytał, jak tatuatorzy ładują cały swój sprzęt na konwenty, to zaraz Wam pokażemy, jak to się dzieje. Łukasz tutaj ma pół salonu. Leżanki, nie leżanki. Walicha. I oczywiście to, co najważniejsze, wiatrak. Łukasz teraz sobie pod nosem nuci, że ja zamiast pomagać i wrzucać do samochodu, to sobie nagrywam, ale przebolejemy to. Jawor Art. Cak. Rzemieślnik. Opole. Dajcie znać też w komentarzu, czy kiedyś byliście u Jawora. Czy wy to coś dziaraliście. No i jest załadowany. Dobrze, że to jest samochód typu kombi, bo inaczej byłby problem.
dzień przed wielkim wydarzeniem. Wszystko jeszcze puste. Ekipa remontowo-budowlana. Wiatrak najważniejszym elementem. Ale podobno wiatrak nie będzie potrzebny, bo tu zamiast dochładzać, tutaj zamiast dochładzać trzeba dogrzewać. Jeżeli mi nie wierzycie, to tutaj grzałki. I powiem szczerze, nie byłem przygotowany na to, że zapomniałem, że to jest Zakopane, a nie Poznań albo inny Gdańsk. To mój peszek, nie? Inny Gdańsk. Albo inny Gdańsk, no wiesz, tam jest ciepło, ale tu jest zimno. Jawor Art. Musimy dalej zobaczyć, co się dzieje. Leżanki, nie leżanki, to będzie to cierpienia mocne. O proszę. Na razie mega spokój. Zostałem właśnie teraz odprowadzony na dzień przed wielkim wydarzeniem, jakim jest Oracle Sport Festival. No i tutaj dotarliśmy do takiego miejsca, gdzie pewnie znacie to, tylko z innej trochę perspektywy i z innego koloru. Tutaj jest to na zielono. A zimą to znaczy jako biały kolor. To jest to skocznia. Także tego jeszcze nigdy nie było. No wiadomo, pierwszy raz tutaj jest w tym miejscu taka impreza. No na razie jestem pozytywnie zaskoczony, tylko jedyny minus w tej chwili to zimno, które towarzyszy na dole, ale myślę, że z tym się jakoś poradzimy, nie? Jakaś soplica może, albo jakaś tam inna regionalna. Co, Kamil? No pewnie, że tak. Widzicie, jak najbardziej tak. Witam wszystkich, Kamil Studer, jeden z organizatorów Oracle Spot Festival. Ci, co są w pobliżu, serdecznie zapraszamy do Zakopanego. Robimy event zupełnie inny niż wszystkie. Event, który będzie łączył wszystkie formy sztuki. Nie tylko tatuaż, ale też wystawcy, artyści, muzyka. To wszystko u nas w jednym miejscu, specjalnie dla was. Więc nadszedł ten dzień. Oracle Festival stoi otworem przed odwiedzającymi, przed tatuującymi. Także zapraszam do krótkiej relacji z Oracle Spot Festival w Zakopanem w roku 2018. Łukasz, co tam kombinujesz? Zasypisko śmieci. Tak? Tak. A powiedz mi, jak to by się podoba na pierwszej edycji Oracle Spot Festival w Zakopanem? Coś, bardzo jeszcze nie chodziło. No ale wiesz. Czujesz ten klimat namiotowy? Namiotowy. W wiatrach także. Jest w porządku. Siema. Dziarasz się? Trochę innej roli, tak? Na konwencie. Nie w roli spontan haftu, tylko pacjent. Lon, tak? Żyjecie? Dobrze? Spokój, cisza, cześć. O proszę, zamiast mistrzostw świata, koncerty. Tak, tak, zdecydowanie. Nie, teraz kręcę dopiero sobie, live będzie za chwilę. Artur przy pracy. Idę dalej, tu się dzieją realizmy. O. Tu jeszcze daleko, żeby się coś działo. Generalnie biorą. Teraz się wybijemy. Kiedy zaczęliście? Czas operacyjny? Nie wiem, ale tak dzisiaj to jest taki dzień więcej na przegadanie niż pośpiech. Zresztą nigdy nie ma pośpiechu. Powiedziałem sobie, że dzisiaj nie będę robił rzecz ptaka, no. Bo się zwykle grzebie przy każdym piórze. No to wybrałem sobie, nie wiem co to jest, legwan, jaszczurka. No i ma tyle tych wyrostków jakieś na tej skórze, tu jakieś, nie wiem nawet jak to nazwać, ale za dużo jest tego. No i jednak się lubię. Czyli w skrócie nie chce się. Nie, wiesz, że nie chcę. Tylko kurczę, no jednak trzeba troszeczkę czasu poświęcić, żeby to tak wszystko powyciągać. Taka jubilerska bardziej dzisiaj praca. Już powierzchniowo. No myślę, że efekt będzie fajny. Thank you.
zakładamy projekt Intu. Zakopiańską edycję Oracon Spot Festival 2018 uważam za imprezę bardzo udaną pod kątem organizacyjnym, pod kątem artystów, którzy naprawdę wstawili się w spoko liczbie i w bardzo dobrej, że tak powiem, prezencji swojej. Dużo spotkałem znajomych i uważam, że była to kameralna impreza, bo tak jak wspominałem, spotkałem sporo znajomych i wspólnie bawiliśmy się od piątku do niedzieli i uwierzcie mi, połączenie tatuażu, festiwalu tatuażu z Wielką Krokwią, z górami, z Zakopanem, z Krupówkami, z tymi wielkimi plusami, które można spotkać właśnie w tym miejscu, to jest coś niesamowitego. Ci, którzy nie byli, niech żałują. Ci, którzy nie byli i żałują, zapraszam za rok do Zakopanego. A ci, którzy chcieliby zobaczyć kolejną edycję Oracon Spot Festival, tym razem w Nowej Hucie, w Krakowie. Zapraszam 29 i 30 września 2018 roku. Także widzimy się i wy koniecznie dajcie w komentarzach znać, czy byliście w Zakopanem teraz na Oracon Spot Festival. Jak wam się podobało, jakie są wasze odczucia i to by było wszystko. Dzięki.